to jest jedna z najważniejszych rzeczy i radości w moim życiu. No to jest sport, ja nim żyję, ja się nim interesuję, to jest źródło mojego utrzymania. To jest jeden z najważniejszych elementów w moim życiu. No, ja pamiętam, rozmawiałem kiedyś z bardzo wielkim menedżerem polskiej firmy, który zrobił jako jeden z nielicznych karierę na Zachodzie. Był prezesem wielkiego międzynarodowego koncernu. Młody chłopak. I pytam go, Jacek, bo potem się zaprzyjaźniliśmy, on ma na imię Jacek, co byś poradził młodym ludziom, żeby osiągnęli taki sukces jak ty? Trzeba mieć pasję. I on miał absolutnie rację, trzeba mieć pasję. Jak się zajmujesz zbieraniem znaczków, to miej tą pasję, żeby być najlepszym. Jak się zajmujesz dziennikarstwem, to staraj się być najlepszy, uczyć się, żyć tym. Jak się zajmujesz, powiedzmy, jakimś biznesem, staraj się być najlepszy. Staraj się mieć pasję, być najlepszy. Troszeczkę przypadek, bo ja skończyłem studia prawnicze, ale zawsze interesowałem się sportem i po tych studiach prawniczych, bo to jeszcze były czasy, kiedy najpierw trzeba było skończyć jakieś studia, a potem pójść na studia dziennikarskie. Studia dziennikarskie były podyplomowe. Ja po tych studiach prawniczych poszedłem na studia dziennikarskie i tam były seminaria. Między innymi jedno z seminariów prowadził Jerzy Mrzygłód, świętej pamięci, znakomity komentator telewizyjny, komentator hokeja, komentator skoków narciarskich i on był szefem działu sportowego w sporcie katowickim w redakcji warszawskiej i zaproponował mi staż i ja na tym stażu byłem. Potem zostałem już, zaproponowano mi etat, no i wciągnąłem się w ten sport i to była chyba najszczęśliwsza decyzja w moim życiu, oprócz no, powiedzmy kilku innych szczęśliwych. Wywiad ze mną już jutro na portalu łączynaspasja.pl.